Dobra, uwaga znowu na głos, słuchawki. Jej, jednak karty się myliły, nie ginęłaś aż tak dużo. No, tylko troszkę. Temple of Xian, w sumie. Forteca Czarnego Smoka. Znajdź tajną drogę do Fortecy Czarnego Smoka. Tak a propos tego, co teraz robimy. Diablo 2 była opcja, że za używanie cheatów spełnił się właśnie Chuck Norris, był niezabijalny. Wow, serio? Ale jazda, jak śmiesznie. Dobra, czy ja tu umrę, jak wyjdę? Ktoś tu do mnie szczytał chyba, co? That must be where I'll find Mei Ying. Ale tu ładnie jest! Podoba mi się. Z tymi dachami. I sobie pagodami. No ale czemu nie możesz tam wejść? Ktoś tam do ciebie szczyla. Ja nie mogę tam wejść. Co ja mam zrobić? Że nie miałam iść dachem. Ale ja nie wiem... To burza jest chyba. Ej, serio? Aha, tu jest zejście. Ja się uparłam. Hej, nie go Changzhu! Ty masz dzidę, ty! Ty skubany, ty! Bierz mu dzidę. No ale walcz tą dzidą, Boże, Indy, nie umiesz walczyć dzidą. Sadzasz ten ostry koniec mu w dupę, no! No, dźgasz! Boże... Boże, jaką psychą ma dźwięk. Ej! Proszę mu tą dzidę wsadzić, no. Boże. Co Chronicles? No, słyszeliście, że Chuck Norris nauczył prąd kopać. Zabrzmiał boleśnie, przepraszam, Rejana. Ale Indy nie umie w dzidy, no. Patrzcie, już nie mam życia. Dosłownie przed chwilą miałam całe życie, nie mam w ogóle zestawów leczących. Super. Nie! O, ale mam wodę. Ciekawe, jakim cudem. Ciekawe, jakim cudem mam wodę. No, ktoś tu chce dzidą? Albo z dzidy? Wow, jakie bambusowe te. Rzeczory tu są. O nie, to można przesuwać! Wypuść dzidę z rąk. Wypuść dzidę! No. Czekajcie, bo ja nie wiem, jak mam to przesuwać. Wcisnąć. Aha. Aha, bo ja to mam zrzucić. Okej. Okay. O, Ropristine, twoje zdrowie. Sobie krzywdę zrobisz, przepraszam. Już nie będę. No, papa, optymista, dzięki, że wpadłeś. Boże, znowu tracę życie na jakichś skokach. Aha, znowu skakanie na linię. Jezus Maria. Mnie to stresuje. Za każdym razem. Jak jest pojedyncze, to tam jeszcze pal 6. A tam by można było się wspinać, ale on tam chyba nie chce skoczyć. W jakichś dziwnych rusztowaniach w ogóle wchodzimy, nie wiem, co tu się dzieje. Dzidom. Dobra.
opuść się. No złaś. Wow. Dobra, się zastraszyłam. No, walnij mu to Dzidą! No czemu oni są tacy zażarci, no? Dzidą! Mu! W głowę, w oczodół! Nie wiem, no strzelaj tym porządnie! Nie, połamała się! Dzida się połamała, nie! Nie, walczę z bambusem! No, no, no! On udaje! On udaje! Bierz go, Indy! Bierz! O, Jezus Maria! Aż mnie ręka rozbolała! O Jezus! Oni są mocni! Skubańce! No... Tu żyć nie mogę! Czy to się otwiera? Nie. Szkoda. Prosto w otwór. Wymagający przeciwnik bambus. No najbardziej hardkorowy przeciwnik z tego towarzystwa, halo. Bambusy są twarde. Nie, ale... No, dobrze. Jezus Maria, Indy. A, tu jest jakieś przejście, rozumiem, że tamte... Wow, wow. Dobra. Czerwona prawda, bambusy są twarde. O nie. No, masz. No daję! Zabić go! On ma kuszę! No i złamałam Didę znowu, no. Jaki skubaniec on ma kuszę. Wow. Mam kuszę. I u wojowników z Pacyfiku przynajmniej odwalali za mnie czarną robotę, ja tylko dobijałem. O matko. Dobra, schowajmy kuszę. Są jakieś przejścia. Teraz nie wiem, czy mam iść tu. No, bierz Indy. Bierz. Już mi palec boli mnie, no. Nie, Indy, nie daj się. Ała, serio mi już palce bolą. Aha, ja tu chciałam... Coś na dole jest. Tam jest jakieś przejście, ale nie wiem, czy tam się wszędzie da przejść, czy co oni tu robią. Ała, mnie ręka boli. Jest fontanna, Boże, dzięki Bogu. No, moja ręka, myszka tam... O, większą menażkę mam! Jakiś nóż do rzucania. Napój siła tygrysa. I do kuszy. Aha, i to jest to, jakbyśmy przeszli tędy. Rozumiem.
Fontanna to zbawienie. No dobra. W takim razie trzeba iść na dół. O matko, to jest jakiś piorun był. Aha. Co ja mam niby zrobić? Aha, że na dół. Chodź tu. Dobra, przynajmniej wyleciał poza burtę tego statku. No, ten też. Chociaż nie, bo został na dachu. No to przyjdzie? Przyjdzie tu skubany. No jeszcze mi naklepie, no. Oj, Indy, ty nie umiesz walczyć z Chińczykami, no. Jezu, jeszcze żyjesz. Ja wiem, że oni mają zbroję, ale... Come on. Aha, to już byłam, chyba. Pieruny! Co za gangbang z dzidami? Właśnie, nie wiem. Mam złe przeczucia, dokąd to prowadzi. Kolejny z dzidą! Połamałam dzidę znowu. O, tu się coś ciąga. Ciąga się. Woda leci. Woda, wodiczka. No Boże, następny z dzidą wyleciał. Ching-chong-chung, mordawką. Coś. Ała. Zaraz ci zabiorę tą dzidę. No, bardzo dobrze. Wypadł za burtę. Się wchodzi? Ponętnie. W tej grze jest zdecydowanie za dużo walki. No, to prawda. Zaraz zjawi się Torgus mówiąc, co za tę dzidę. W sumie bym się napiła. Może jaką mamy ekstra tą menażkę nową. Dobra, będzie klańsko. To tutaj też jest pan z dzidą. A tu Ren! Szareta! Szalety? W sensie? No nie, no następni dwaj. No, no, ten dzidą cię czepię. On udaje! Udaje! No. Mówiłam, że udaje! No kung fu! Indy. Nie chcę twojej dzidy już. Ała. Moje biedne ręce. Fruwające bełty! Najgorsze, że te skrzynki zawsze się rozwalają w taki sposób, że ja nie jestem w stanie zauważyć, czy coś tam w końcu jest w środku, czy nie. Zresztą akurat niektóre rzeczy widać dosyć mocno. Ja nie chcę noży do rzucania, Boże, nie umiem z takich rzeczy korzystać. Oh my god. Aha, i to wylało resztę wody, rozumiem. I teraz będę mogła tam przejść, tylko nie wiem jak. Chyba tędy. Jakoś. Okej.
Jej, kolejna lokacja. Tym razem poszło szybciej. Ojej, jestem zamoczona. Jesteśmy na mokro teraz. Ale przynajmniej chodzi trochę szybciej niż Lara. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Kindy stęknął z bólem i przerażeniem, bo zeskoczył z krawężnika. No. Przełapałaś Indiego na zamaczaniu. O. Teraz to już... Teraz to już będzie wchodzić gładko. Dobra, spróbujmy skorzystać z tej kuszy śmiesznej. Czy oni giną na hita? Nie. Szaleta! O nie! Oni też mają alarmy! O Boże! Z masakra z nimi walczyć. Oni są strasznie mocni w ogóle. O, super. Jeszcze dostałam jajka. No to tyle było z tego gładkiego przechodzenia tej gry. Teraz się zaczną kłopoty. A co się stanie, jak wyjdziemy z prawej strony? Może to będzie lepiej. Wiesz, tu po tej stronie chyba. Ja mam dużo tych bełtów, to... Kopnął w twarz. Nieprawda! Ja tam wiem, co on mnie kopnął. Jeszcze nie trafiłam w ogóle z tego. Patrzcie, ile on bełtów w ogóle. Strasznie dużo w ogóle amunicji na nich idzie wszystkich. To jest niepojęte. Znaczy oni mają tu jakąś zbroję przynajmniej, czy coś, ale... No, to jest trochę przesada jednak. Dobra, jestem ciekawa, co tu jest. Aha. Kolejny z dom. No, przynajmniej w gąb nie. O, widzę, że tu jakaś bombka jest. Coś do wysadzenia. Znowu noże do rzucania. No ja powinnam z tego korzystać, ale nie korzystam. O, dobrze, że dają dużo tej amunicji do kuszy. Napój uzdrawiający? Ojeju, już mam pełno do kuszy? Wow. Dobra. Zbroi nie założę, bo on musi wyglądać i czuć się seksownie. Jak nie granaty, to bomby. No ale bomby przynajmniej się przyczepia na ścianę, a nie rzuca jak granaty. No jestem ciekawa, gdzie ja mam to przyczepić, ale... Zobaczmy jeszcze z drugiej strony, to w ogóle jakieś rusztowania, więc przypuszczam, że na te rusztowania będę trzeba wskoczyć. O, to jest fontanna, jak miło. Do pełna poproszę.
No jak jest fontanna, to mi jakoś lżej na duszy. Glukozejt. Boże. Ja ogólnie pamiętam, jak się napiłam tego glukozejda. Byłam taka, wiecie, podjarana. Lara Croft kiedyś to reklamowała i w ogóle szaleństwo, a ten napój wcale nie jest taki dobry. Przynajmniej dla mnie. That's not gonna work. Więc dla tej wielkiej bramy to już na pewno nie otworzę. Mimo wszystko sprawdzę. That's not gonna work. No dobrze, i tak trzeba iść na... No ale serio, nie możesz tędy... O matko, muszę przejść dookoła jednak. Nie, nie było go w Polsce, ale jak byłam w Irlandii, to to tam był. Była możliwość kupienia, więc chciałam spróbować. Co tam? Jezu, spadłam, serio. Co oni tam do mnie cim wciąkali? Ja wystawię sobie tą puszę. Ja nie wiem, jak ja mam tam wskoczyć. Czy ja mam wskoczyć na to? O, no nie, zadziałało. Myślałam, że nie. Mi się tych dachów nie chce chwytać. Poleciał! Coś jeszcze? Coś? Czy on przeżył? Nie, znowu skakanie na linach. Ja byłem podjarany, jak w Biedronce sprzedawali popki. O, no to też, jak w Polsce w ogóle zobaczyłam. No to... No. Boże, takie pyrkanie tylko słychać. No, serio? No nie, to chyba jakieś jaja są. Jeszcze straciłam tą pieprzoną puszę. Ja nie wierzę w to po prostu. Dzięki, Saba. Popyrkajmy na siebie z kurz. No bo wiecie, jak z pistoletu to słychać, nie? Jakieś tam ten. A jak oni se pyrkają z tych kurzy, to jest takie dziwne i śmieszne. Jakie w ogóle dźwięki. Jak Lara strzelała z kurzy, to przynajmniej było słychać jakby, nie wiem, bardziej taki ten dźwięk. Był taki mocniejszy i w ogóle, a tutaj to jest takie nie wiadomo co. Johna Williamsa jest świetna, ale strasznie upierdliwa. A ja nie wiem, jaka to jest muzyka Johna Williamsa. W sensie, co ta w grze, czy jakaś inna, bo nie rozumiem. Znaczy... Aha, może dlatego mi się wydawało wybuchowe, może to dlatego, że wybuchowe. Nie wiem. Nie chciałam chlać, tylko chciałam... Oczywiście, że teraz też... O! Z tamtego nie spadłeś i nie zabiłeś się, a z tego spadłeś i się zabiłeś. No, brawo, Indy. Kopa w dupę. A, z Gwiezdnych Wojen Indiana Jonesa, między innymi. Aha. Znaczy, z Indiana Jonesa mi się muzyka bardzo podoba. Chociażby ten główny motyw. A Gwiezdnych Wojen to ja nie wiem, bo ja nie oglądam. Kuszy Brotherhood było fajne. O! I znów od nowa.
Idziemy tą stroną, bo ta strona przyniosła mi szczęście. Znaczy tak trochę. Ale niech będzie, że to trochę szczęścia się należy w moim życiu. Dum, 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 dum. Jeszcze staniesz. Dobra, tamten już umarł. Cudownie. Dobra, co tu było? Tam z tamtej strony były rzeczy. O, tam zjeżdża też po schodach, widzę. Sunie, sunie. Nie, no, Jones i Han Solo są dalekimi krewnymi. O nie. Nie, ten... O nie. Ten gong to jest... ten gong to oni by mogli w niego strzelić i chyba by przyszły posiłki, mi się wydaje. My sami nie możemy. Dobra, zabieramy to. Zabieramy rzeczory. It's full. Dobra. Żeby posiłki, a jakie sushi nic ze sobą. Ej, sushi to bym zjadła. I może jakąś pizzę też, nie wiem. Ale chętnie jakiś makaron. Albo jakieś chińskie danie. Nie, tu zaraz zrobię się głodna. Teraz Indy, bardzo cię proszę, ale skacz porządnie z tych swoich lin. Błagam cię. Judoe, kwaj Judoe. O, ale zazdroszczę Robistin. Dobra, wyciągaj tą swoją kuszę. Czemu ty nie... Nie. No nie. Ja walę, no. Ja nie miałam temu zapobiec, no. Przecież to jest niemożliwe. Ta gra jest taka wkurzająca czasami. Jest niepojęte. Dzięki, Seba. Nie warto Twitchu. Przepraszam. Staram się. Przynajmniej nie występuję w basenie. Już mi nie pokazujcie tej sceny. Ojej! Zaruszenie w temacie, ale oglądałem zapis. Zacząłem szukać, znalazłem całkiem drogi, bo prawie 500 zł. Znaczy, linków nie można posyłać na czacie, jak coś, bo są one zablokowane. Jedyny link można przesłać to... znaczy, linki mogą wysyłać tylko moderatorzy i ja. Także, a poza tym nie do końca rozumiem, w sensie chciałbyś mi podesłać jakąś propozycję? Bo Lego Belleville to pamiętam, że się skończyły, że tak powiem. Jakiś czas temu. I dziękuję bardzo za donate'a. Aczkolwiek nie wiem, czemu nie piszesz na czacie. Z takim pytaniem.
Jeszcze jutra na mnie. Jeszcze wstaję. No dobrze. Jeszcze żyjesz, no serio. Boom. Trochę z tych wrogów, no. Są kosmiczni. Ale miejscówka jest śliczna, taka by mi pasowała do Tomb Raidera. Ślicznie wygląda. Tylko szkoda, że jest tak męcząco. Są jakieś dziwne błędy z tym skakaniem, mam wrażenie, czasami. Wydaje mi się, że on powinien bez problemu trafić, a nie trafia. Czemu on nie trafia czasami? Przecież celu wywołuje porządnie. Nic nie rozumiem. Czemu nie trafiasz, Indy? Jezu, błagam cię, traf teraz tam, gdzie trzeba. Dobra. Szybko. Kuszę. Dobra. Chyba umarł. Na śmierć. Dobra, widzę, że tutaj. A, tylko tam jest kolejny chyba. Aha, i tu mam bombę. Czekamy. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. No, checkpointy są straszne w tej grze. Kto umarł, ten nie żyje. Jak zawsze. Coś kuszę. Aha, tu jest przejście do kolejnej lokacji, spoko. Tak blisko checkpointa. Dobra, to ja bym zrobiła przerwę. I jeszcze trochę pogramy, ale muszę siku koniecznie. Znowu, także zrobimy sobie przerwę jeszcze trochę. I spróbujemy pocisnąć jak najwięcej tego Indiany. Myślę, że znalazłem na Allegro Lego Belleville i chciałem link ci wysłać. Bryłek, to możesz podesłać na ten... w szepcie, jeśli masz ochotę. Aczkolwiek no za 500 zł to ja raczej takich zestawów nie będę kupować. Bo to trochę dużo pieniędzy jak dla mnie. Tak, dzisiaj cały wieczór z dyszeniem Indiany. Dobra, zrobimy przerwę i wrócę do was za 5 minut.